Szwagier mój przyjechał i się spotkać chce. Z zagranicy wrócił i zaprasza mnie. Siedzi teraz w domu chyba całkiem sam. To do niego pójdę, niedaleko mam. Lecz po drodze moja zobaczyła mnie. No i usłyszałem wtedy słowa te: go, go. Do chałupy, go, 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 go, go. Nie ma żartu z tym wirusem, nie ma, nie. Razem, choć osobno, trzeba trzymać się. Szwagier siedzi w domu, siedzę również ja. Dla każdego inna kwarantanna trwa. Nawet nie spoglądam już w kierunku drzwi, bo mi się melodia ta po nocach śni. Go, go, do chałupy, go, go, go. 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 Do domu, go, go. W dzisiejszym odcinku sprawy różne, ale głównie zajmiemy się myciem ciągników. Skoro tak, to dlaczego Jarek przyjechałeś na łąkę? Muszę sprzątnąć te gałęzie, bo jak to wygląda? I to jeszcze część nadaje się nawet do pieca. Ładnie? No to dobrze. No to teraz mycie ciągników. W 30 trochę zabezpieczyłem, żeby się tu nie zalało siedzenie i te stacyjki, chociaż taki worek to niewiele pomoże. Ale to po to, bo będę chciał pod sufitkę umyć. Żeby w zimę myjki mróz nie zepsuł, to była schowana w piwnicy. Teraz ją odpowietrzam. Wolę mieć kontrolę nad detergentami, więc płynem do naczyń myję. Też jest dobry. Oprócz wody. No to jedziemy. Zmniejszę trochę ciśnienie, żeby nie było za duże. O. Thank you.
Ładnie wychodzi. Spróbuję ogarnąć ten brud z filtra powietrza. No jak jest? Fajnie? No to dobrze. No na pewno jest lepiej jak było. Kurde. Dobra, przepchniemy trochę, żeby koła obmyć z każdej strony. Na pewno będzie lepiej jak było. To przechodzimy płynnie do 25. Głównie zależy mi, żeby pozbyć się tutaj tych olejów na silniku. One się pokazały. Pokazały się, jak była głowica robiona. Ale tu wszystko ładnie zrobimy. Zobaczcie, jak jest, bo później będzie nie do poznania. No, jakby nie było, to myjka ma też to do siebie, że wciska brud w różne miejsca. Także od razu się przesmaruje kalamitki, nie kalamitki, piasty, nie piasty. Jak to przeczytałem kiedyś w komentarzach, myjka ciśnieniowa nie jeden sprzęt zabiła. I coś w tym chyba jest, bo wiecie jak jest. Się za dużo myje, to też niezdrowo, ale będzie dobrze. Dam go na luz i będę przepychał. Zobaczcie, jak ładnie schodzi ten smar. W ogóle te koła są bardzo takie ładne. Pod względem kształtu. A jak wam się podoba piosenka, ta parodia z początku odcinka? Może być krótka, a no, na szybkości, wiecie, wymyślone, dlatego krótka. Zrobimy miejsce dla 60. Mokro, więc trzeba na stojąco. O, jeszcze felga do poprawy. Kurde.
Lecimy po 60. Ona nie ma na sobie jakiegoś większego smaru, żeby go zrywać tą myjką, ale że jutro jedzie w goście, to trochę ją odświeżymy. O, chyba się pompa nie włączyła jeszcze w piwnicy. Przykryję siedzenie, żeby dało się siąść potem. Nie no, trochę tego nalotu jest, zobaczcie, przecież to jest nowe. Robiłem w tamtym roku. Nawet rok nie minął. Coś się zapowietrza, karczer. Może to wina? Może to wina tego filtra? Może tu już jest za dużo brudu? Może to być przyczyna? Jak myślicie? Przyczyną! Brud w filtrze! Trzeba pamiętać o tym, kurde, żeby to od czasu do czasu przeczyścić. Jedź sobie sam. Ale ściągnęło tą szmatkę, kurde. Kurde, trzeba pilnować tego filterka. Jeszcze raz go wyczyszczę, żeby nie było następnym razem problemów. No jest cały czas, zobaczcie. Tamto czyszczenie coś dało, ale to nie wszystko. W ciepłej wodzie trzeba to umyć. Jarek i bez rękawiczek. No tak. O, teraz dopiero robi robotę. Ciepła woda jak ciepła. Ciśnienie, żeby było. Po zimie to i w przewodzie mogło się po prostu nagromadzić tyle brudu, że... No i coś źle zrobiłem chyba. Czy dobrze? Nie, tak to było chyba. I teraz to dopiero. Że sam przewód po prostu zapchał ten filterek. Śmiga.
No nic, na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!